W tym tygodniu Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie przygotowała kilka propozycji. Szczególnie dużo będzie się działo pod koniec tygodnia, a zwłaszcza w weekend, kiedy to przypada Noc Bibliotek. Kolejne spotkanie z cyklu Między wierszami pogranicza pod tytułem Józef Czapski między malarstwem a literaturą odbędzie się w piątek 6 października. Początek wydarzenia o godzinie 17 w Czytelni Naukowej Biblioteki przy placu Metzinga. Zapraszają Elżbieta Skoczek i Agata Janiak. Biblioteka Ratuszowa zaprasza w piątek 6 października na spotkanie autorskie z Marcinem Wolskim połączone z promocją najnowszej powieści pisarza pod tytułem Wariant Lotaryński, której wydawcą jest Leszczyńska Książnica. To opowieść Płaszcza i Szpady, współczesny Dima, ale z alternatywną wersją polskiej historii. Początek wydarzenia o godzinie 17. W piątek 6 października w ramach projektu pod hasłem To ma sens biblioteka zaprasza na wykład profesora doktora habilitowanego Piotra Śliwińskiego zatytułowany Czy Marcin Świetlicki to chcąc nie chcąc romantyk. Początek wydarzenia o godzinie 10 w Leszczyńskiej Galerii Książki przy placu Metzinga 25. Spotkanie będzie transmitowane na żywo na Facebooku Biblioteki i towarzyszyć będzie mu symultaniczne tłumaczenie na język migowy. W sobotę 7 października Leszczyńska Galeria Książki swoje podwoje dla czytelników wyjątkowo otworzy o godzinie 16, a to z powodu odbywającej się tego dnia Nocy Bibliotek. Hasłem tegorocznej imprezy jest Absurd nie czytać Haśka. Motywem przewodnim wieczoru będzie twórczość Jarosława Haśka z okazji 140. rocznicy urodzin oraz 100. rocznicy śmierci pisarza. Będzie wiele atrakcji, wystawy, zajęcia dla dzieci, prelekcje, konkursy językowe oraz koncert Martina Haśka, prawnuka, autora przygód Dobrego Wojaka Szwejka. Z okazji Nocy Bibliotek wypożyczalnie w Leszczyńskiej Galerii Książki będą czynne do godziny 22. Biblioteka zaprasza dzieci i młodzież i dorosłych na cotygodniowe weekendowe warsztaty artystyczne pod hasłem Barwy Literatury, czyli bezkonkurencyjne, artystyczne i rewelacyjne warsztaty. W niedzielę 8 października zajęcia z malarstwa i rysunku o godzinie 12 grupa dla dzieci, a o 15 dla dorosłych. Uwaga, obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 65 537 32 23. Bibliotekarze zapraszają w każdą niedzielę na bajkowe poranki. Co tydzień o godzinie 11 w sali audiowizualnej Biblioteki przy placu Metzinga wyświetlany jest pełnometrażowy film animowany z polskim dubbingiem i ukraińskimi napisami. W poniedziałek 9 października prezydent Leszna Łukasz Borowiak oraz doktor habilitowany Rafał Reczek, dyrektor Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, zapraszają na pokaz filmu pod tytułem Z wycieczki Stowarzyszenia Weteranów do Polski. Początek wydarzenia o godzinie 17 w Leszczyńskiej Galerii Książki. Przed pokazem słowo wstępne wygłosi dr Rafał Kościański. Szczegóły wszystkich wydarzeń dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie oraz na jej profilu na Facebooku.